Jesteśmy na rynku w Raciborzu. Tutaj przed chwilą odbył się różaniec na rynku z intencją modlitwy takiej przeciw działaniom aborcyjnym. Pan Mateusz Sieracki jest takim koordynatorem wydarzenia, w ogóle na całą Raciborszczyznę, z tego co pana jakby partner w tym przedsięwzięciu, pan Michał Sładek, powiedział. Proszę powiedzieć, co państwo zorganizowaliście i w jakim celu? Zorganizowaliśmy publiczny różaniec o zatrzymanie aborcji. Naprawdę bardzo dużo osób przyszło. To było dla pana takie pozytywne, że bardzo pozytywne. Spora grupa ludzi. Myślę, że przyszło blisko 100 osób, a zwykle mało kiedy przychodzą nawet 50. No to pięknie, no, to rzeczywiście. Nawet w Warszawie tak nie bywa zwykle, żeby aż tyle osób przyszło. No proszę, no. Taka wspólna modlitwa, bo to ona ma taką siłę, taki wydźwięk, takie wspólne modlenie się ma inny charakter niż indywidualna modlitwa, bo byłoby na pewno mniej zauważalne, mniej słyszalne, gdyby to była tylko tutaj pojedyncza jakaś modlitwa. To rozumiem, że jest idea, żeby ludzie się zjednoczyli. Tak, zgadza się. Ja tak trochę za pana. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, bo prezentujecie też państwo takie mocne hasła, które towarzyszą temu różańcowi. No też jest sprawa taka mocna, prawda? Tak, owszem, banery szokują, ale samo zabijanie jest znacznie gorsze. Mhm. Tak jak Maria Panna 100 lat temu pokazała dzieciom piekło i prosiła, aby to o tym opowiadać. Tak teraz pokazujemy piekło dzieci i pokazujemy to. Mm-hmm, tak, to jest, rozumiem z pana strony ten przekaz wzmocniony. Jeszcze pytanie, czy tego typu wydarzenia państwo planujecie w dalszym ciągu w ramach fundacji gdzieś tu w okolicy? Czy ten Racibórz to jest dziś, a później jeszcze się powtórzy, a może gdzieś w okolicy naszej też będzie możliwość uczestniczenia w takim różańcu? Pierwotny plan jest, aby co miesiąc było w Raciborzu na rynku. Tutaj, tak. Okej. Czyli też. Ale w dalszej przyszłości w kolejnych miastach. Rozumiem. Może pan chce podziękować komuś, kto tutaj z panem funkcjonował przy tym, bo jest parę osób z środowiska katolickiego, bo takie kojarzę, które zaangażowały się. Tak, bardzo dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym na różańcu oraz wolontariuszom, którym pomogli. To jest niedoceniona pomoc. Ale wartościowa i wartościowa, ona się dokonała. Tak, dokonała się i na pewno mam nadzieję, że to przyniesie dużo owoców. No. Bardzo dziękuję. No super.